Cześć, witam wszystkich gorąco. Ja jestem Bonkol, to jest trzeci odcinek z gry Gold Rush. O ile w pierwszym pokazywałem wam, jak działa takie ręczne przesiewanie, takie bardzo, bardzo podstawowe, w drugim pokazałem już z użyciem maszyn. W tym odcinku wypróbujemy w końcu, bo magicznym sposobem mam chyba $1 000 000, nie wiem, czy to jest milion, nie chce mi się liczyć. Strasznie dużo pieniędzy sobie tutaj, moi drodzy, wpisaliśmy. Tak, moi drodzy, są tutaj cheaty, bo jest coś takiego jak gold, mogę wpisać i wtedy dostaję gold, a jeszcze jest coś takiego, że wpisuję money i powinienem dostać pieniądze. Dlaczego użyłem, słuchajcie, gra jest w Early Access i można spokojnie sobie jeszcze tutaj testować i tak dalej. Niestety jest też na ten moment jeszcze trochę pobugowana, a w drugim odcinku pisaliście, żebym w końcu kupił najlepsze sprzęty. I zamiast nagrać ten odcinek za miesiąc, bo tyle by chyba trwało zbieranie tych pieniędzy, nagramy sobie dzisiaj i sobie sprawdzimy, jak te sprzęty działają. Według naszego dziennika, który tutaj jest, musimy zakupić te oto sprzęty, czyli shaker, trommel, duplex jig i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to potem przetransportować i zamontować. To już jest całkowicie inny system wydobywania złota i trochę skomplikowany. Także taki cheater jestem. A co? Masz z tym problem? Masz z tym problem, że cheatuję? No właśnie. Kupujemy, moi drodzy, największą koparkę. Proszę bardzo, kupujemy największą kopareczkę. Co tam jeszcze chcemy zrobić? Kopareczka jest. Dobra, buldożer. Nie ma żadnego problemu. Go buldożer. Go jeszcze... O, proszę, takie sobie tutaj kupimy. Ach, proszę, zarobione uczciwie pieniądze. No to wiadomo, że power generator. Kupujemy, a tu paliwo, oczywiście, że paliwo sobie kupiłem, no paliwo. Dobra, kupujemy, moi drodzy, shaker jeszcze. Shaker, shaker, party maker. Kupujemy tak, to jeszcze sobie kupimy. Stać mnie. Kasy nie ubywa, ponieważ musimy dopiero zaakceptować w tym, w okienku zakupy. I teraz, moi drodzy, tak, gra nam się zapisała. Teraz musimy tak, kupić po jednej sztuce tych wszystkich oto... Jak to się nazywa w ogóle? Rampa? Jak to mogę nazwać? Moi drodzy, dobra, czy ja już to kupiłem, to kupiłem. Dobra, to kupimy jeszcze. To będzie skomplikowane składanie tego. Jeszcze dodatkowo mamy noc. Także dosyć tych zakupów mamy. Jeszcze tak, trommel już chyba kupiłem. Idę zobaczyć. Uwaga, kupujemy. Hopla. I to są nasze wszystkie... Czy ja trommel kupiłem? Tak, moi drodzy. Proszę bardzo, 367 tysięcy. No i kupione. I teraz tak, te wszystkie sprzęty mamy, ale my musimy je przetransportować. I... A! Jeszcze ważna rzecz. No przecież nie mamy gdzie tego przetransportować, a chcemy w końcu sobie kupić ostatnią działkę. I to jest, moi drodzy, chyba to. Albo to? Nighthawk? Albo Pine Valley. Dobra, to, moi drodzy, zaraz zobaczymy. Podjeżdżamy pod bank. Chyba, że ja tu tak... Nie, skiknę się. A, dobra. To się skiknę tutaj na pieszo. Bo jesteśmy blisko. Tutaj jest w ogóle sklep, w którym zaraz będziemy robić zakupy, bo musimy kupić sobie przyczepki. Nie wiem, chyba dwóch nie da się, ale nie wiem, czy my się zabierzemy. Musimy mieć bardzo dużo tych generatorów, węży i tak dalej. Więc, moi drodzy, wszystko zrobimy to na nowej mapce. To jest podstawowa mapka, to była druga, to jest trzecia. Ja ją kupuję od razu, stać mnie. Boom. Myk. Pine Valley. I lecimy. Bardzo dobrze. Tutaj idziemy. Jeszcze generator chyba muszę kupić. Tak mi się wydaje. Wszystko musimy kupić. Wszystko, wszystko. Dobra, idziemy. Jest godzina 1:20. Za niedługo chyba od godziny 5 się tutaj robi w tej grze, jasno. Dobra. I teraz tak, przetransportujemy. Co my mamy? Słuchajcie, gdzie my to mamy aktualnie? Tutaj. I my chcemy to do tego miejsca przetransportować. Chyba generatora, słuchajcie, nie kupiłem. Dobra, transportujemy. Wszystko sobie przetransportujemy w dane miejsce. Proszę bardzo. Ale transport drogi. Myk, myk. Dobra, jeszcze chyba mogę z innej. Mało mogę przetransportować. Dobra, przetransportuję sobie i już nic więcej, więc 14 tysięcy za transport. I w tym momencie, moi drodzy, transport powinien zostać wykonany i został wykonany, hajs pobrany. Jeszcze sobie generator musimy kupić, bo nie zakupiłem go.
No oczywiście, w tym momencie, słuchajcie, mógłby ktoś powiedzieć, no dobra, sensu nie ma, bo masz dużo pieniędzy, jesteś milionerem, nie ma sensu dalszego grania. Ale my, moi drodzy, gdy będę chciał, gdy ta gra już wyjdzie, powiedzmy, z tego Early Access, gdy zostaną jeszcze odblokowane te wszystkie rzeczy, które tu są, jak widzicie, pod tymi szmatami pozakrywane, to jeszcze jest, zobaczcie, że raz tyle sprzętu, gdy zostaną usunięte bugi, to wtedy na pewno będę chciał taką serię wznowić, bez używania oczywiście żadnych cheatów, no bo nie na tym zabawa polega. Tutaj dzisiaj tylko i wyłącznie chodzi o to, aby wypróbować ten system. Jak to działa, jak to poskładać w ogóle i czy to jest bardziej efektywne. W tym, dobra. Big Power, to jest to, tak? Dobra, zamówiłem Big Power. Jeszcze sobie przetransportujemy, moi drodzy, Big Power na Pine. Pszt. Dobra. Nie tak. Nie mówcie, że nie ma miejsca. A, mam już Big Power. O, fuck, kupiłem dwa Big Powery. Niepotrzebnie. Dobra, to spoko, to się zapomniałem. Dobra, czyli to już mamy wszystko, teraz jedziemy do sklepu. Moi drodzy, musimy zrobić duże zakupy. Zakupiłem tutaj jeszcze przyczepkę i okazuje się, że będziemy musieli chyba w celu zatankowania tego największego zbiornika będziemy musieli dowozić paliwo w ten sposób, czyli zakupić to i potem na farmę podjechać. Także nie wiem, czy będziemy się chciało to w ten sposób tankować. Na razie chcę jak najszybciej wziąć wszystkie potrzebne przedmioty. Czyli z tych największych przedmiotów już mamy. Ale potrzebujemy jeszcze kilka innych rzeczy. Maty, stolik. Potrzebujemy także węże odpowiednie, bo też to trzeba wszystko podłączyć. Także tutaj będziemy musieli wiaderka mieć. Proszę bardzo, tutaj przesiewacze. Kable długie, krótkie, mamo, panie. Dobra, go 4 takie. Go 3 takie. Kurde, hydraulik, wąż hydrauliczny. No to tak chyba mi potrzeba jeden. Dobra, tutaj na pewno do zasilenia. Tutaj będziemy potrzebowali zwykłe kable. Oj, nie ma miejsca. Dobra, to już wszystko wiem. No to dobra, to przyczepkę z paliwem to jednak możemy tankować tu, a jeżeli chodzi o stacjonarną cysternę, to wystarczy, że ją po prostu będziemy mieli na miejscu, a on nam to dostarczy. Dobra, teraz moi drodzy, potrzebujemy na pewno rzeczy takie. Potrzebujemy chyba maty. I tych mat potrzebujemy... nie wiem, 6, może za dużo. Tego już chyba nie potrzebujemy, tego nie. Generatory, mamy duży generator. I jeszcze tak, do połączenia kabli, to weźmiemy sobie takie dwa, do takiego połączonka kabla, to sobie jest takie... To nie. Tak, moi drodzy, wygląda to po 10 minutach ładowania. Jak widzicie, maksymalnie wykorzystane, no może nie maksymalnie, jeszcze tutaj trochę miejsca jest. Natomiast fizyka w tej grze, a raczej mechanika w tej grze jest na tyle pośledzona, że możemy sobie pozwolić na zrobienie czegoś takiego, czyli na załadowanie niektórych rzeczy do przesady. O właśnie. Bo teraz, jeżeli wejdziemy do samochodu, to one tak jakby wszystko, co jest na pace czy na przyczepie, zostało sfrizowane do pewnego poziomu. Więc tak jakby jest troszkę przyklejone, abyśmy po prostu nie tracili tego po drodze. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga. Zobaczmy. Odpaliliśmy silnik. Czekajcie, jeszcze raz sobie go odpalimy. Okej. No i dobra, no i jedziemy. Nic nam tutaj nie spada. Nic na to nie wskazuje, żebyśmy coś stracili. No oczywiście będziemy jechać wolno. A będziemy jechać właśnie na tą farmę po raz pierwszy. Także zobaczymy się już za chwilkę tutaj na miejscu, bo droga troszkę długa. No i most jeszcze mamy po drodze. A, co ciekawe, dla wszystkich, którzy są gdzieś tutaj z okolic, ze Śląska i tak dalej, chcę takiego easter egga pokazać. Moi drodzy, jako jedyna rzecz, która jest tutaj po polsku umieszczona, to Chechło. Jezioro, które zostało tutaj, czy ten zalew, nazwane jako Chechło. U nas, koło miejscowości, z której się wywodzę, czyli z Radzionkowa, jest Nakło Chechło. A że tutaj twórcy tej gry też są tutaj ze Śląska, to dosyć ciekawy easter egg. Jedziemy. O, i tutaj mostek mamy, proszę bardzo. A co tutaj mamy napisane? O kurde. Wjeżdżamy, moi drodzy, Narrow Bridge. I był znak. A ten mostek bym nazwał drewniana śmierć.
Nie no, aż muszę tutaj wyjść i zaobserwować, co się dzieje. Ładna rzeka. Dzieje się. Ciekawe, czy tutaj jest złoto. Welcome to Pine Valley, moi drodzy. To jest moja nowa miejscówka, gdzie będziemy tutaj szaleć. O, i mamy sprzęty już przygotowane. Zobaczcie. Co ciekawe, w końcu się dowiedziałem, co to jest tutaj. To wszystko, moi drodzy, jest przygotowane właśnie pod tą naszą maszynę. Tu, na tych rusztowaniach, na tych szynach, będziemy wszystko rozstawiać. Za chwileczkę będziemy musieli się dowiedzieć dokładnie jak. Ale z tego co widzę, czeka nas bardzo dużo pracy. Ale przynajmniej ładny widok tutaj mamy. No nieźle. Ale to mi wygląda jakby jakieś wyschnięte jezioro tutaj czy coś. Dobra. Wysiadka. Zobaczmy pierw dużą koparkę. Bardzo chciałem odpalić tą wielką koparkę. To jest chyba ona. Patrzcie to. Duża kopara. Jak to się mówi, kopara opada. Dobra, i teraz tak, z racji tego, że potrzebujemy od razu paliwo, to zastosujemy tą akcję, czyli trzeba było gdzieś podejść, czekajcie, to jest ten, tutaj trzeba podejść i poprosić na maksa, żeby przyjechał gościu i musimy strasznie dużo pieniędzy wydać, ale moi drodzy, deliver at midnight, dobra moi drodzy, jest informacja. Dobra, tu już jest spoko. No i to na razie sobie możemy tutaj poczekać, tak? Możemy sobie poczekać. I chyba będziemy musieli... Ej, a to chyba się przewróciło. Ewidentnie. Tak przecież rozdzielki nie wyglądają. Co wy to? To się przewróciło. Ale to może być przewrócone. To jest nowy sprzęt też. I to wszystko musimy... Kurczę, to wszystko musimy poprzenosić. Dobra, to w takim razie przygotujmy to. Tam, gdzie masz czerwone. Dobra, tam jeden będzie inny. Tam trochę będzie zwisał. Tam, kurde, będziecie przejmować. Jakbyś tak każdy przejmował. Bo to nie jest zgodne z BHP! Tak nie wolno! Przecież to nie wolno. Dobra, moi drodzy, to lecimy. To się w ogóle przewróciło. To się w ogóle przewróciło, także będzie ciężko. To musimy przejechać buldożerem. Kurde, źle to zrobiłem. Dobra. Zobaczymy, jak będzie działał ten... z powodu tego przewodu. Okej. Jedziemy. Uwaga! O kurdi. Rope is broken. Why my rope is broken? Dobra, mam dosyć tego. To jest gówno warte. Na ra ra ni na 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 na. Na 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 ni na 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 na. O, oh, o, oh, yeah, i come on with my body. Tu, tu, o, oh, o, oh, o. Oh. Nie jest to idealnie prosto, ale w sumie to ma działać, a nie takie coś. Dobra, gdzie wyście są? Gdzie wyście są, kurde, ładowania? Dobra, niech się to, kurde, robi. Refueling. No dobre. No i patrzcie. Jedziemy teraz przewieźć największy sprzęt. Nie mogę go na linach przewieźć. Jak ja to mam? No to kurde, niezłe pokazówki tutaj. To ja może pompeczki zrobię na koparce, co? To go pompeczka. Nie ma co tam, to... To był przypadek. To był wypadek, przypadek przy pracy. No, o. To, o. Ty, ja to nadzieję i ja se to przejadę z tym. Czekajcie.
Jadę! Dojadę! Nie. O, 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 o. Od razu lepiej. Patrzcie, jak to się robi. Myk. Dawidkowe zagrywki. Rope is broken. Oj! I. No. Tu wchodzi in, tu wchodzi out. No i good. Nie mam już, moi drodzy, siły. Nie mam, sorry. Nie, kurde, a nie dużo brakuje. Nie mam siły. Nie, kończę na dzisiaj. A, tam na końcu to dać, dobra. Ta, zaczęło się coś tam. Dobra, i jakieś kamyki tam są przesiewane. Dobra, dobra. A gdzie jest ta ziemia? Patrzcie. Kurwa, gdzie jest ta ziemia, ja się pytam. Chcę zobaczyć, jak to w ogóle działa. Tu się kamienie wysypują. O! Złoto tu leci na koniec już. I tu podobno złoto wyskakuje, tu. Trochę złota powinno być. To sprawdźmy. To ja sobie złoty ząb zrobię. Będzie trzeba to dobrze. O, dobra. Jednak tyle złota jest. Rekord. Rekordowe złoto. Moi kochani, to by było tyle. To jest nasz najlepszy sprzęt tutaj do wydobycia złota na ten moment. Najbardziej zaawansowana technologia aktualnie w Gold Rushu. No i gra jest w Early Access, także będą dodawane kolejne pojazdy, kolejne machiny, ale nie wiadomo kiedy, niestety. No i troszkę monotonia tutaj już wchodzi, wiecie. Jak już się pogra ileś godzin, to już potem się po prostu to może znudzić, bo robimy ciągle to samo. A najgorsze jest to, że złota z tego wcale dużo nie ma, nie? Także ja jakby tych kodów tutaj nie wpisywać na kasę czy na złoto, to no myślę, że to co dzisiaj zrobiłem, zrobiłbym dopiero za chyba 2-3 tygodnie i wam pokazał, więc tak to wygląda. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia. W opisie oczywiście macie link do tej gry, link do G2A też, gdzie można inne giry kupować, do Facebooka, Instagrama i streamów, gdzie sobie codziennie gramy na żywo i nagrywamy potem na YouTube'a. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!